Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach współpracy w sieci dyrektorskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej. I mamy dziś dość wieloznaczny, ale w naszym przekonaniu, w tym oświetleniu, w jakim go postawiliśmy, niezwykle interesujący temat. Wywoływaliśmy go przez słowo inwentaryzacja. Ale tak jak widać na tym slajdzie, chodziło nam bardziej o inwentaryzację nie tyle środków trwałych, co różnego rodzaju zasobów rzeczowych szkoły, ile inwentaryzację takich działań, które konsumują siły i czas nauczycieli. I ta inwentaryzacja miałaby dotyczyć działań, które służą temu, żeby te siły kierować tam, gdzie są najbardziej potrzebne, gdzie przynoszą najlepsze rezultaty. I to jest przedmiot naszych dzisiejszych rozważań, rozmów i takiego wspólnego tutaj zastanawiania się. Gościmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, instytucji dobrze Państwu znanej. Chcę tylko zwrócić uwagę na prawą stronę tego slajdu, gdzie mamy takie liczby, które pokazują, że współpracujemy ze szkołami, uczniami, uczennicami, nauczycielami, nauczycielkami i dyrektorami i dyrektorkami od dawna. Mamy sporo w tym względzie doświadczeń. Wiele już szkół nam zaufało i liczymy na to, że te nasze działania wciąż będą się do takiej sytuacji przyczyniać. Na tym slajdzie mają Państwo informacje o tym, jakie cele można realizować dzięki współpracy z nami. Wszystkich tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem tej wiedzy, w jaki sposób można z nas korzystać. Bardzo serdecznie zapraszamy na stronę co.org.pl. Tutaj trzy główne sposoby naszego działania. Po pierwsze inspiracje, dlatego tak serdecznie na tę stronę zapraszam, bo jest tam blog, na którym można przeczytać wiele inspirujących materiałów. Mamy również nasz fanpage Fundacji CEO na Facebooku, na który można zaglądać i dostają Państwo od nas newslettery z informacjami o bieżących wydarzeniach w organizacji. Mamy również szkolenia, które można zorganizować dla swoich rad pedagogicznych oraz kursy realizowane internetowo i wreszcie programy, z których jesteśmy znani od wielu lat, które bezpłatnie, zupełnie dzięki naszym sponsorom zmieniają rzeczywistość tych szkół, które się w te programy zaangażują. Tutaj ważny slajd, ponieważ mamy również nowych sponsorów i patrona medialnego, miesięcznik dyrektor szkoły. Finansowanie tych działań zapewnia nam Norwegian Refugee Council i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Ten pierwszy sponsor norweski jest naszym nowym partnerem w realizacji działań adresowanych do dyrektorów. I wyjątkowo w tym dniu chciałbym bardzo Państwa zaprosić na kilka minut do wysłuchania informacji o studiach podyplomowych liderów oświaty. Witam serdecznie Olę Kluj, która zechciała powiedzieć kilka słów na temat przedsięwzięcia, ponieważ współpracuje przy jego organizowaniu. To będą dosłownie trzy slajdy. Więc zanim przejdziemy do inwentaryzacji, poproszę, żeby o Państwa uwagę na rzecz naszego studium. Olu, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję i przede wszystkim dziękuję za możliwość zaproszenia Państwa osobiście na studia podyplomowe liderów oświaty. Co ciekawe, nie tylko ja jestem reprezentantką tego właśnie działania. Nasi dzisiejsi prelegenci, czyli Justyna Franczak i Marek Krokowski, od lat tworzą program, więc jeżeli będziecie Państwo ciekawi, myślę, że i oni mogą tę ciekawość zaspokoić. Studia podyplomowe liderów oświaty, o których chcę powiedzieć, to jest oferta, którą kierujemy do dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych. Jestem tutaj, dlatego że właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do nowej edycji, która rusza już pod koniec lutego.
Jak Państwo widzicie na slajdzie, udział w studiach podyplomowych liderów oświaty, które w skrócie nazywam SPLO, przynosi szereg korzyści, choć muszę powiedzieć, że wśród najważniejszych nasi słuchacze wskazują na nawiązanie bliskich i wieloletnich relacji z innymi dyrektorami, dyrektorkami szkół, którzy, no mówiąc wprost, na co dzień mierzą się z bardzo podobnymi trudnościami i wyzwaniami. Myślę, że równie istotne jest to, że mogą na co dzień i podczas naszych spotkań wzajemnie inspirować się, szukać rozwiązań i pomysłów na to, jak między innymi uwolnić chociażby dyrektorski czas, by zająć się tym, co naprawdę jest ważne w Państwa pracy. Gdybym mogła, Przemku, prosić Cię o kolejny slajd, dziękuję. Jak Państwo widzicie, podczas studiów, które trwają 3 semestry, spotykamy się 8 razy stacjonarnie podczas zjazdów. One odbywają się w Kolegium Civitas w Warszawie lub w hotelach położonych niedaleko Warszawy. Kolejnych 8 czy 10 spotkań organizujemy w formule online na spotkaniach małych grup seminaryjnych. Myślę, że to, co warto podkreślić i co jest charakterystyką pracy podczas SPLO, jest różnorodność form zdobywania wiedzy i umiejętności. Proponujemy Państwu udział w wykładach, warsztatach, pracę w stałej, małej grupie seminaryjnej, o której już wspomniałam, a także wizyty w szkołach kolegów, koleżanek, których dopiero mielibyście okazję poznać. Poproszę, Przemko, o trzeci, ostatni slajd. Do czego podczas studiów dążymy, to przede wszystkim wsparcie słuchaczy i słuchaczek w roli przywódców edukacyjnych. Choć równie istotne jest także wzmocnienie wiedzy, umiejętności w zakresie uczenia się uczniów i nauczania w szkole, a to wszystko ma prowadzić do zaplanowania i przeprowadzenia przez dyrektora zmiany w szkole. Ta zmiana może dotyczyć bardzo różnych aspektów, które to Państwo identyfikujecie jako to, czego Państwa szkołą potrzebne jest najbardziej. Może to być współpraca z radą pedagogiczną, wprowadzenie oceniania kształtującego, wywiadówek trójstronnych czy na przykład rezygnacji z oceny zachowania. Bardzo trudno jest w tak krótkim czasie opowiedzieć o całej naszej ofercie, dlatego bardzo Państwa zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, do której pewnie za chwilę Kasia prześle link na czacie. Można też oczywiście kontaktować się bezpośrednio ze mną. Mail widzę, że na slajdzie już się znajduje. Ale przy okazji zapraszam też Państwa na spotkanie dla kandydatów i kandydatek, które odbędzie się 15 grudnia. Podczas niego opowiemy nieco więcej o formule będzie to okazja przede wszystkim do tego, żeby podpytać o różne rzeczy i jakby pogłębić informacje przed podjęciem decyzji. Link prześlę Państwu, Przemek, w mailu podsumowującym to spotkanie. Tak jest. Chyba tutaj postawię kropkę. Jeszcze raz dziękuję za możliwość zaproszenia osobiście Państwa na nasze studia. Bardzo dziękuję. Wyświetliłem teraz nazwiska naszych prelegentów, prelegentkę i prelegenta. Będziemy gościli Justynę Franczak, która jest dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach. Była również dyrektorką gimnazjum, ma duże doświadczenie, ale jest również trenerką programu Szkoła Ucząca Się i pełni funkcję asystentki szkół i moderatorki kursów internetowych. Marek Krukowski jest dyrektorem Szkoły Podstawowej z Lublina, również trenerem, konsultantem studiów podyplomowych liderów oświaty. I to właśnie, że z jednej strony jesteście aktywnymi dyrektorami szkół, ale jesteście również trenerami i osobami prowadzącymi działania służące pomocy innym dyrektorom i dyrektorkom. To jest takie doświadczenie, które wydaje się być niezwykle cenne, kiedy rozważamy taki temat w końcu ważny i kontrowersyjny, jak ta inwentaryzacja sił i zasobów nauczycieli.
Webinarium nie jest interaktywne. Państwo mogą nas tylko tutaj słuchać i oglądać, patrzeć na to, co pokazujemy w prezentacji, ale mamy czat. Widzę, że większość z Państwa już go zauważyło i nawet przywitało się serdecznie. Witam i dziękuję za te głosy. Bardzo proszę, jeżeli Państwo uznają, że warto któryś z wątków, który nasi prelegenci będą poruszać, w jakiś sposób skomentować, odnieść się do niego albo zadać pytanie, to bardzo proszę o wypisywanie tych pytań, refleksji, opinii właśnie na czacie. Z doświadczenia wiem, że ten czat z punktu widzenia uczestników jest często równie ważny jak wystąpienia, ponieważ pojawiają się tam wypowiedzi dotyczące rozmaitych, bardzo praktycznych spraw dziejących się w szkołach. W związku z tym jeszcze raz serdecznie zachęcam. Nie obiecuję, że prelegenci odpowiedzą na wszystkie pytania, które się tam pojawią, bo może ich być sporo, albo może to być trudne z powodów takich, że czas mamy ograniczony i możliwości odnoszenia się do różnych wątków również, ale pewnie jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli uznacie, to też proszę, żebyście zechcieli zaglądać od czasu do czasu na czat i udzielać odpowiedzi. Na czacie również będzie link do zaświadczeń. Zamieścimy go pod koniec webinarium. Wszyscy z Państwa, którzy będą zainteresowani, będą mogli takie zaświadczenie pobrać. No właśnie, inwentaryzacja. Na tym slajdzie starałem się zamieścić takie zdanie, które w jakimś sensie pokazuje to, w jaki sposób my myślimy o inwentaryzacji. Dzięki inwentaryzacji zdecydujecie, co można wyrzucić, a czego wam brakuje. I to jest chyba to myślenie, które nam wszystkim przy tym webinarze towarzyszyło. Myślimy tutaj o takiej nie tyle procedurze, co właśnie refleksji związanej z tym, w jaki sposób gospodarujemy tym najcenniejszym zasobem, który ma szkoła, więc siłami, czasem, kompetencjami nauczycieli. Zamieściłem tutaj również link, on oczywiście nie jest aktywny na prezentacji, ale umieścimy go również w czacie, do warsztatów, do opisu warsztatów, scenariusza, który można na naszych stronach znaleźć i przeprowadzić go z własną radą pedagogiczną. Jeśli Państwo będą chcieli w taki sposób którąś z rad poprowadzić, żeby zachęcić nauczycieli do wspólnego myślenia o tym, jak te zasoby i czas, jak te zasoby wykorzystujemy, to tutaj jest inspiracja. Oczywiście można skorzystać z wybranych pomysłów, które tam się znalazły, albo in extenso przeprowadzić cały warsztat. Jest on całkowicie bezpłatnie dostępny na naszych stronach. Zatem inwentaryzacja. Jak dbamy o zasoby sił i czasu nauczycieli? Chcę się teraz po raz pierwszy zwrócić do naszych prelegentów, a przy okazji, gdybyście mogli, odpowiadając na to pytanie, na razie tak wstępnie, zechcieli dwa słowa o swoich szkołach powiedzieć tak, żeby uczestnicy wiedzieli, z kim mają do czynienia. Może poproszę Justynę na początek. Dzień dobry wszystkim. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Spoglądałam na czat. Widzę, że jest nas sporo. Mam nadzieję, że wszyscy spędzimy efektywnie czas i liczymy też na Wasze pytania na czacie. Mam nadzieję, że też nam się uda odpowiedzieć na kilka. Jak nie teraz, to w jakichś może innych okolicznościach edukacyjnych. Drodzy Państwo, ja jestem z takiej szkoły, która jest chyba taką typową szkołą, to jest około 470 uczniów, w zależności od tego, kto przybywa z Ukrainy. No, czasem nam się zdarza, że te dzieci migrują teraz, ale jest to taka liczba 470 osób. I taki kontekst może ważny to jest to, że szkoła powstała, to jest szkoła podstawowa i szkoła podstawowa, która wchłonęła po ostatniej reformie, wchłonęła gimnazjum. Gimnazjum, w którym, tak jak Przemek wspomniał, ja byłam tam wicedyrektorką tego gimnazjum przez jakiś czas.
I to ten kontekst jest istotny też z uwagi na gospodarowanie zasobami, inwentaryzacją takich ludzkich zasobów, ponieważ mamy dwa zespoły, które ich integracja myślę, że przebiega do dnia dzisiejszego, a też czas pandemii bezpośrednio właściwie następujący po wchłonięciu tego gimnazjum przez szkołę podstawową, której teraz jestem dyrektorką, no nie sprzyjał temu, żebyśmy mogli te więzi zacieśnić. Choć i tak się to w jakimś, myślę, znaczącym stopniu udało, no ale to jest taki kontekst, myślę, istotny. I gdybym miała odpowiedzieć jeszcze, może jeszcze to jest ważne, że w tej naszej szkole w tej chwili mamy sporo dzieci, tak jak pewnie większość z Państwa, pochodzenia ukraińskiego, które przyjęliśmy po 24 lutym, czyli po wybuchu wojny. Wcześniej mieliśmy tych dzieci ukraińskich, białoruskich czy rosyjskich kilkanaście. W tej chwili mam ich 67, więc jest to duża grupa. Nie prowadzę oddziałów przygotowawczych, tylko te dzieci są w klasach, rozlokowane w klasach z uczniami polskimi. I to też jest pewien kontekst ostatniej takiego inwentaryzowania zasobów. Pod tym kątem myślę, że wszyscy to robiliśmy. I jak dbać o te zasoby sił i czasu nauczycieli w tak zmieniających się warunkach, zaskakujących nas bardzo często, jak nie dać się zbiurokratyzować? No dla mnie taką myślą przewodnią jest priorytet, czyli to, żebyśmy stawiali sobie, robili sobie w czasie, kiedy planujemy pracę szkoły, u nas odbywa się to w ostatnim tygodniu sierpnia, ale w takim całym tygodniu sierpnia, czyli jakby rezerwujemy sobie na to czas, może będzie okazja, żeby o tym więcej powiedzieć. I wtedy wspólnie, biorąc pod uwagę zeszłoroczne nasze obserwacje, wyniki różnych diagnoz, wyniki różnych ewaluacji czy nadzoru, spotykamy się razem w różnych konfiguracjach i planujemy swój czas, ale z uwagi na priorytety, które są nasze. Oczywiście musimy brać pod uwagę priorytety MEN-u czy priorytety stawiane nam przez organ prowadzący, ale wśród tych priorytetów na pierwszym punkcie są nasze priorytety, które często zawierają się w tych priorytetach menowskich, a czasem jest tak, że są inne i wtedy też te nasze inne są na pierwszym miejscu, bo uważam, że wtedy możemy dobrze inwentaryzować zasoby, możemy dobrze planować czas, jeżeli skupiamy się na tym, co jest dla danej szkoły najważniejsze. Bo jeśli nie rozwiążemy swoich problemów związanych z priorytetami, tych lokalnych, tych naszych małych szkolnych, to wydaje mi się, że no one są taką podstawą piramidy Maslowa w naszych placówkach i wtedy trudno jest przejść do jakichś bardziej górnolotnych rzeczy. To tak na wstępie chyba. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Czyli no rozumiem, że... Było jakieś pytanie do tego. Tak, znaczy chciałem właściwie nie tyle zapytać, ile sparafrazować i sprawdzić, czy tak o tym myślisz, że ta twoja refleksja, twoja właściwie wspólna z innymi nauczycielami i nauczycielkami, którzy pracują w szkole, jest taka, że jeżeli dobrze zaplanujecie rok, jeżeli podejmiecie wspólną decyzję, która uwzględnia rozmaite przesłanki za i przeciw, to wtedy to pytanie o te zasoby jest mniej palące, bo rzeczywiście inwestujecie energię w te rzeczy, które są najważniejsze. Tak, dokładnie tak. To znaczy tu są takie dwa aspekty. Po pierwsze, robimy to razem, wspólnie. Oczywiście to, na ile ktoś się zaangażuje w tym sierpniu, nie tylko ciałem, będąc na tych radach, ale także rzeczywiście, no to jest w pewnej mierze zależne od tego, jak ja zorganizuję ten czas, tak, jaką stworzę przestrzeń, jakimi aktywnościami, żeby ludzi do tego zachęcić. I są to takie aktywności zazwyczaj mocno społeczne, tak bym powiedziała, tak, odbywające się na terenie szkoły, tak, czyli nie jest to taka typowa praca, no dobrze, to podzieliliśmy się na zespoły, teraz każdy dostał swoje, idzie do domu, jedna osoba pracuje przy tym, przynajmniej staram się, żeby tak nie było. Natomiast nie jest tak, że wszyscy zaangażują się porówno, natomiast biorąc pod uwagę to, że robimy to wspólnie i razem i że to są nasze priorytety wynikające z naszych potrzeb,
i z naszych problemów, jest dużo większa szansa na to, że ludzie nie uważają, że ten czas i te siły i te zasoby to jest coś, co jest dla nich deprymujące, coś, co jest dla nich uciążliwe. Oczywiście, że w trakcie roku szkolnego narzekamy wszyscy na dużo pracy, narzekamy na biurokrację, ale tak naprawdę większość działań, które w szkole się odbywają w trakcie roku szkolnego, no to one sami sobie to nauczyciele wymyślili, tak? Na razie nie mówię o tych biurokratycznych i powiedzmy papierowych, bo wiem, że przyjdzie na nie. Jeszcze o tym będzie mowa, tak. Więc nie chcę tutaj wszystkiego poruszyć. Natomiast raz, że wspólnie, a dwa, że stawianie na priorytety, które są nasze. Nasze wynikające z naszych problemów i z naszych obserwacji. I rozumiem, że te spotkania sierpniowe służą również nazwaniu tych priorytetów, bo rozumiem, że dopóki się ich nie nazwie, to jeszcze nie wiadomo, jakie one są. Ministerialne są, ale te własne trzeba wyodrębnić, nazwać, określić i zaadresować w poszczególnych działaniach. Tak, ten rok był dla mnie taki specyficzny, bo jakby w zeszłym roku pełniłam funkcję, pełniłam obowiązki dyrektora tej szkoły, a po wygranym konkursie można powiedzieć, że w tej konkretnej szkole pierwszy rok jestem taką dyrektorką niepełniącą obowiązki, tylko faktyczną. I też jakby to, że to był właśnie taki czas, to bardzo płynnie nam się tutaj to ułożyło, bo i ja mogłam swoją koncepcję zweryfikować, tak, z tym, co nauczyciele sądzą i co chcą z tej koncepcji na ten czas tego roku wziąć, no bo mamy pięcioletnią kadencję i też myślę, że to jest taki fajny moment, żeby o tym powiedzieć, że jeśli ja coś zaplanowałam na 5 lat, to ja nie mogę sobie tego realizować sama, bo to po prostu nie wyjdzie, tylko muszę to robić z zespołem. I teraz przesianie tej koncepcji, jej głównych wątków, jakichś zaplanowanych, nie wiem, przykładowych działań z nauczycielami pozwoliło nam w kontekście zeszłego roku i tej koncepcji, i koncepcji szkoły, która była do tej pory, wybrać sobie priorytety na ten rok. Wręcz z takim podzieleniem na pewne czasookresy, co no, sprawdza się, bo możemy to i monitorować wtedy lepiej jako kadra zarządzająca, ale też ludzie sami się po prostu pilnują, żeby robić to, na co się umówiliśmy. No a jeżeli, bo tak się zdarza, że w trakcie roku, też wiem, że będziemy o tym mówić jeszcze, że w trakcie roku jakieś działania, jakieś eventy i aktywności pojawiają się niezaplanowane, te takie mniejsze, no to wtedy staramy się odnosić do tego, na co się umówiliśmy, na te główne kierunki, na główne wartości, którym w danym roku poświęcamy czas i na te priorytety, żeby się po prostu tak nie rozmienić na drobne. Jasne. Ja takie pytanie zadam trochę poza tematem, ale myślę, że może ważne dla niektórych z nas. Czy ty zostałaś dyrektorką z grona tej szkoły, czy to było inne grono? To znaczy no z grona tej szkoły już, bo my od jakiegoś czasu stanowimy oczywiście jedne grono. Jedność. I jak mówiłam, no tak, z tej szkoły. Natomiast jakby tak pierwotnie, ponieważ mówiłam o tym, że wchłonięci zostaliśmy przez szkołę podstawową, no to ja byłam w gimnazjum, które było obok. Tak, bo mówiłaś o tym wątku jako o pewnej okazji, że rozpoczynanie kadencji po pełnieniu obowiązków, takie potwierdzenie funkcji w konkursie traktowałaś jak okazję, czyli rozumiem, że tak, takie naturalne... to trochę ułatwia. Tak. Natomiast oczywiście tak, no, ja mogę myślę powiedzieć, że jestem z tego grona, bo też przedtem byłam wicedyrektorką już też tej podstawówki, że to tak jakoś tak płynnie. Jasne. Dziękuję bardzo. Teraz do ciebie, Marku, chcę się zwrócić też z prośbą o kilka słów na temat twojej szkoły i takie ogólniejsze jeszcze odpowiedź na pytanie, jak u was dbacie o zasoby, siły i czasu nauczycieli, nauczycielek. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z pochmurnego Lublina, Polska Wschodnia. Tam wśród osób obecnych zauważyłem, że z Lublina osób troszkę jest. Bardzo się cieszę, że mogę w tym webinarze uczestniczyć. Może zanim przejdę do opowiedzenia kilku zdaniach o swojej szkole, odniosę się do tego, co powiedziała Ola Kluj.
Ja mam szczęście być absolwentem SPLO, rocznik 2011, bo to się tak liczy, rocznik ukończenia. Przez wiele lat opowiadałem o tym, że te studia ukształtowały mnie jako dyrektora i tak naprawdę zbudowały mój kręgosłup myślenia o szkole. I rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziała Ola. Pozyskałem przyjaciół edukacyjnych na lata. Z niektórymi kontakt utrzymuję do dzisiaj i to są zawsze wyjątkowe rozmowy o szkole. Nie tylko o tej szkole, jak są sukcesy i ktoś tam klepie po ramieniu, bo widział w telewizji albo czytał w gazecie, ale także możliwość porozmawiania z czymś, co jest trudne, co jest wyzwaniem, z czym sobie nie radzę i mam odwagę o tych problemach komuś opowiedzieć. I te studia rozwijają się, funkcjonują. Formuła, która jest obecnie, jest wyjątkowo przyjazna słuchaczom i jako opiekun jednej z grup seminaryjnych wiem, że dziewczyny bardzo dobrze oceniały to, czego się nauczyły, zwracając właśnie uwagę na relacje. Drugi wątek, o którym mnie prosiłeś, ja go bardzo, bardzo lubię, bo on zawsze robi takie wow, lubię o nim opowiadać, bo jestem dyrektorem szkoły numer 51, to takie osiedle Czuby w Lublinie, 30 tysięcy ludzi tu mieszka, 1430 uczniów, 162 nauczycieli, mamy oddziały integracyjne, więc 90 uczniów z orzeczeniami, praktycznie wszystkie możliwe przypadki u nas w szkole mamy. Dodatkowo jesteśmy szkołą bardzo przyjazną, bo prawie 90 uczniów z Ukrainy mamy, więc szkoła kolos, szkoła ogrom ludzi, zadań, ale też fantastycznych możliwości. Rozmawialiście z Justyną na temat tego wątku rozpoczęcia pracy, skąd jestem. Ja do tej szkoły trafiłem 4 lata temu, to jest 5 rok mojego pobytu w tej szkole i rzeczywiście potwierdzam, nowe rozdanie jest znakomitym momentem na to, żeby przyjrzeć się, jak wyglądają zasoby naszej szkoły. I bez jakiejś fałszywej skromności powiem, że dla naszej szkoły to, że ja przyszedłem z zewnątrz, bo ja nie pracowałem w tej szkole, na pewno było znakomitym impulsem do tego, żeby dokonać pewnego oglądu tej różnorodności działań, które w tak olbrzymim zespole się dzieją. Rok 2018, wtedy pamiętam 75 oddziałów, 1700 uczniów. I szanowni państwo, w dużej szkole każdy z nauczycieli chce nie być pod powierzchnią wody, chce uczestniczyć w jakimś przedsięwzięciu, działaniu, które sprawi, że tego nauczyciela będzie widać. Więc zauważyłem, że były takie różnego rodzaju spółdzielnie zakładane przez różnych lubiących się bardziej albo mniej nauczycieli, którzy coś tam inicjowali, żeby nas było widać, żeby ktoś nas dostrzegł. No i my, kiedy ja tu trafiłem do tej szkoły, oczywiście z jakimś pomysłem na tę szkołę, znając realia, uwarunkowania, wiedziałem, że kluczem dla mnie będzie odpowiedź na pytanie, po co jest szkoła. I ja przez pryzmat tego pytania starałem się przekonać najpierw moje panie wicedyrektor, do dziś pamiętam to spotkanie poza murami szkoły na dobrym obiedzie, kiedy my, no trochę jak wariaci, bo w czasie wolnym rozmawialiśmy o tym, jaka ta 51. powinna być. Panie dyrektor, bo jest ich 5, do tej pory wspominają to spotkanie i ono było na tyle emocjonalnie dla nich ważne, że do tych wątków my powracamy. No i drugi taki ważny element, który myślę pomógł mi w oglądzie tych zasobów, to fakt, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w Szkole dla Innowatora. Przywołana przez ciebie Ewa Radanowicz to taka wizjonerka, taka silna baba z zachodniopomorskiego, która w popegeerowskiej miejscowości stworzyła szkołę inną niż wszystkie dookoła i miała odwagę, żeby iść pod prąd i żeby podejmować takie wyzwania, które innym nawet gdzieś tam pewnie do głowy nie przychodziły. No i właśnie będąc u Ewy Radanowicz, ja czy w tym programie Szkoła dla Innowatora miałem możliwość zaproszenia naszej Rady Pedagogicznej do tego warsztatu na temat inwentaryzacji. I on nam pokazał,
kurczę, ile my różnych rzeczy robimy, a jak zaczęliśmy się zastanawiać, co z tego mają nasi uczniowie, czy to jest nam potrzebne, czy rzeczywiście my dysponujemy takimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, że powinniśmy się w to angażować, no to nie zawsze odpowiedź była twierdząca. Podzielam tu też wątek, o którym powiedziała Justyna, że ostatni tydzień sierpnia w mojej szkole obecność wszystkich nauczycieli jest już obowiązkowa. To jest czas, kiedy my przygotowujemy nowy rok szkolny i też zauważyłem, że jak ja jako dyrektor i wicedyrektorki dopilnujemy, żeby ten czas, ten tydzień został dobrze przepracowany w celu przygotowania nowego roku, to wtedy ten rok naprawdę idzie całkiem dobrze. Aczkolwiek to są, te w sierpniu to są takie marzenia, to są te priorytety, to są to, co mówi minister i tak dalej. Smutne było to przez te ostatnie 4 lata, że rzeczywistość zaskakiwała i ja nie byłem w stanie zaplanować pracy szkoły na strajk nauczycieli, nie byłem w stanie zaplanować na pandemię. Uczyłem się, jak przyjąć uczniów z Ukrainy, jak zadbać o wszystkich, jak sprawić, żeby no, to, co niosła ze sobą wojna, było też wpisane w naszą szkołę, więc tych takich zaburzeń tego mojego pomysłu na szkołę i tego jak my tą szkołę mamy tworzyć, było całkiem sporo. I jeszcze jedna rzecz taka, która wydaje mi się ważna. Ja, niech użyję takiego słowa, uzurpuję sobie takie prawo bycia tarczą ochronną dla moich nauczycieli przed światem zewnętrznym. Czyli takie instytucje jak organ prowadzący, jak organ nadzorujący kuratorium, to są takie, które wiadomo, przyglądają się szkole, ale one w głównej mierze współpracują z dyrektorem. Patrzą na szkołę przez pryzmat dyrektora. Więc ja staram się być właśnie takim balsamem, żeby moi nauczyciele, moje panie wicedyrektor nie doświadczały różnego rodzaju przykrości, ułomności wynikających z tego, że czasami te kontakty interpersonalne bolą i to jest, ja biorę na swoją klatę. I to myślę też daje moim nauczycielom takie poczucie bezpieczeństwa, że staram się w ten wątek jak gdyby zagospodarować. No w dużej szkole elementem niezwykle ważnym są rodzice. I ja doświadczałem, przychodząc do tej szkoły, potrzeby wpływu tych rodziców na funkcjonowanie tej szkoły, a w zasadzie pokazania, że my jesteśmy i ten nasz głos jest ważny. I cała sztuka też zagospodarowania tej przestrzeni i potraktowania też jako zasobu, a nie kogoś, kto nam tu próbuje jakoś coś narzucać. Więc ja sobie to tak poukładałem, że tak naprawdę zasoby, którymi ja dysponuję, to są ludzie, ale to są też zasoby rzeczowe. Ważne jest to środowisko i ja zwolennik nauczania ekspedycyjnego, czyli leniwy jestem z natury. Jeżeli ktoś inny może zrobić to za mnie, to ja to po prostu wykorzystuję. Więc instytucje różnego rodzaju, które bardzo chętnie współpracują ze szkołą, jeżeli to jest przemyślane, no to my z tych zasobów korzystamy. No i teraz trudność, którą się mierzę, bo nie powiem, że wszystko się udaje, to jest jednak to, jak w tak olbrzymim zespole nauczycieli dokonać selekcji, dokonać wyboru tego, co jest ważne. My co prawda wybraliśmy sobie wartości, które są dla nas ważne, wybraliśmy sobie priorytety, ale one w tym takim, tej codziennej bieżączce, niestety my często je tracimy z uwagi. Nie potrafimy sobie zawsze zadać pytania, czy to rzeczywiście wpisuje się w nasze wartości, czy jakiś konkurs, który ktoś tam wymyśla kolejny, jest tylko dla tego nauczyciela, bo on zaistnieje, czy może coś uczniowie nasi z tego będą mieli, albo będziemy się promować w środowisku. Więc tych pytań jest ciągle dużo i stwierdzenie, że to jest proces zamknięty, że jest, można to załatwić, nie wiem, jednym zarządzeniem, żeby nauczycielami się zaopiekować, no to nie jest możliwe. No niemniej jednak też podzielam zdanie Justyny. Trzeba nauczycieli angażować do współtworzenia szkoły. To wtedy to przekonanie, ja pamiętam ten warsztat o inwentaryzacji, nagle okazywało się, że to nie były moje decyzje, moje pomysły, tylko że to było wypracowane przez nas wspólnie, że myśmy podjęli na przykład rzeczy, z których rezygnujemy natychmiast. Robienie gazetek ściennych, które były obowiązkowe, albo komisji, która ocenia wygląd sal lekcyjnych,
komisyjnych i przyznawała punkty, która klasa ma najładniejszą salę, albo że dokumentację robimy tylko w wersji elektronicznej, nie ma konieczności drukowania, tym bardziej, że nie było drukarki w pokoju nauczycielskim i był pewien kłopot, gdzie, żeby to wydrukować. Więc no, to są pewnie takie tylko takie sygnały, które chcę tu przedstawić. Niemniej jednak wyrażając swoje zadowolenie, że zostałem zaproszony do tego webinaru, wynikało właśnie z faktu, że dla nas dyrektorów nauczyciele są głównym podmiotem naszego oddziaływania i troska o to, co jest dla nas kluczową wartością w realizacji swoich wizji, misji, pomysłów na szkołę, no jest szalenie ważne i tak naprawdę zadbanie o relacje między nauczycielami czy między dyrektorem a nauczycielami jest kluczem, żeby na pewno ułatwia funkcjonowanie wszystkim stronom i daje szansę na to, żeby odpowiedź na to pytanie, po co jest szkoła, była uwspólniona, żeby każdy z nas odpowiadał sobie podobnie, a nie każdy rozumiał to zupełnie inaczej. Jasne. Dziękuję Ci bardzo, Marku, za tą wypowiedź i trochę portret tej szkoły, ponieważ my staramy się bardzo skupić Państwa uwagę raczej na dyrektorskich osobowościach niż na teorii, to mało mamy slajdów, ale ja spróbuję podsumować, a właściwie zebrać, a Ty posłuchaj, czy to są te główne wątki, o których powiedziałeś, które jakoś pozwalają Ci planować te siły i zasoby? To pierwszy z nich, który pamiętam, to pytanie, po co jest nasza szkoła, o którym rozmawialiście, jak to podkreśliłeś, w wolnym czasie, jak wariaci. Po co jest nasza szkoła? Ja rozumiem, że odpowiedź na to pytanie wciąż procentuje, czyli że wciąż jakby macie korzyści z faktu, że udało się na to pytanie odpowiedzieć. I to jest jeden z kluczy. Wiedzieć, po co tak naprawdę jest, i to pozwala odsiewać rzeczy, które nie są związane z tymi kluczowymi pytaniami, albo wybierać między nimi, bo jest jasny priorytet. Rozumiem, że to pytanie aktualizowane jest wciąż, ale jednak w jakimś momencie padło i pomaga ludziom myśleć o tej inwentaryzacji zasobów. Drugi wątek to była inspiracja z zewnątrz, czyli program Szkoły dla Innowatora. To dla Państwa, którzy nie wiedzą, podkreślę, że to jest też CEO-wy program realizowany w naszej organizacji, rzeczywiście według koncepcji Ewy Radanowicz, zacytowanej wcześniej. Czyli szukałeś inspiracji z zewnątrz, takiej wprost związanej z tym, w jaki sposób tym zarządzać, skoro to jest najcenniejszy zasób, no to rozumiem, że warto się poinspirować tym, co zostało dokonane. I wreszcie utkwiło mi w pamięci, jak mówiłeś o tym, że jesteś tarczą, czyli że jesteś tą osobą, która trochę bierze na siebie kontakt z takimi instytucjami, które się nauczycielom kojarzą ze stresem, obciążeniem, ryzykiem, jakiegoś rodzaju oceną. I jakby świadomie te role przyjmujesz. Czy coś pominąłem ważnego? Przyszła mi jeszcze jedna taka myśl, że nie ma dwóch jednakowych szkół. Szkoła 51 jest w konkretnym środowisku, blokowisku, ludzi, którzy są w miarę podobni do siebie i my też doszliśmy do takiego przekonania, że musimy być wrażliwi czy odpowiadać na potrzeby rodziców, uwzględniać fakt, jak gdybyś miejsca, w którym szkoła się znajduje, i pewnie w innej dzielnicy to środowisko jest zupełnie inne i potrzeby tych rodziców są inne. I ta odpowiedź na pytanie, jaka powinna być szkoła, nie wiem, 78 czy 90 w Lublinie, pewnie byłoby zupełnie inne. Więc takie też według mnie nauczyłem się, że nie da się przenieść jeden do jeden pewnych pomysłów. To jest w dużej mierze inspiracja, ale ja muszę to przefiltrować przez to miejsce, w którym się znajdujemy. Czyli ten kontekst środowiskowy szkoły jest szalenie ważny i on w zasadzie przeze mnie traktowany jest jako zasób. I jest dużym kłopotem, żeby wykorzystać ten zasób, ale już sama wiedza o tym, jaki ten zasób jest, jest bardzo przydatny. Jasne, dzięki. To ważne podkreślenie, mam wrażenie, że choć czasem nam się wydaje, że odpowiedź na pytanie, po co jest nasza szkoła, która działa właśnie tu i dla tych osób, jest pytaniem trywialnym, ale okazuje się, że takim trywialnym nie jest. Nie. Choćby warto sprawdzić,
choćby warto sprawdzić, czy podobnie rozumiemy te wyzwania, które są związane ze środowiskiem. Okej, okay, przejdziemy do następnego wątku i tutaj nad wodami będzie się nam unosił duch Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jak Państwo wiedzą, jednym z wątków dobrego gospodarowania zasobami nauczycieli jest też dbanie o jakby nienadmierny rozrost szkolnej biurokracji i głos w tym sporze wziął również minister edukacji i nauki, publikując taką listę dokumentów nieobowiązkowych. Ja tutaj zupełnie chcę pominąć cały polityczny kontekst tej dyskusji, bo są tacy, co mówią, że to był po prostu głos, który należy czytać jako informację, jak macie za dużo pracy, to sami jesteście sobie winni, ale jednakowoż jest to niewątpliwie istotny wątek, na który nauczyciele bardzo często narzekają, mówiąc, że mają do wypełnienia tyle papierów, że nie starcza im czasu na uczenie uczniów. Chcę Was zapytać, tak może trochę prowokacyjnie, ale naprawdę chodzi mi o dobre praktyki. Jak z Waszym doświadczeniem myślenia o tym wątku promowanym przez ministerstwo, żeby odchudzić tę szkolną dokumentację? Czy udało Wam się coś odchudzić? Czy zainspirowała Was ta lista? Jak w ogóle myślicie o tym niepokoju, który wielu nauczycieli przeżywa? No po co tyle tych papierów? Może coś z tego wyrzućmy? Może zinwentaryzujmy dokumentację szkolną? Może tym razem od Marka zacznę. Rzeczywiście ta lista ministerialna wywołała sporo emocji. Ja pewnie bardzo subiektywnie, ale odniosłem w pewnym momencie wrażenie, że to jest także próba takiego poróżnienia nauczycieli z dyrektorami szkół i pokazania, że my jako podmioty zewnętrzne absolutnie nie oczekujemy aż takiej dokumentacji, a wręcz przeciwnie, prawie wcale. To krwiopijcy dyrektorzy wymyślają, nakładają na Was obowiązki, to gdyby nie oni, to Wasze życie byłoby dużo, dużo łatwiejsze. Szczerze, ja tą listą aż tak bardzo się nie przejąłem i kiedy my tak jakoś przełożyliśmy ją na nasze praktyki szkolne, to tak jak wspomniałem, byliśmy już po inwentaryzacji, tym warsztacie w ramach Szkoły dla Innowatora. Jeden z wątków tam właśnie dotyczył analizy dokumentacji. I pamiętam, myśmy jako dyrekcja usiedli i wypisaliśmy wszystkie papiery, których my oczekujemy od naszych nauczycieli. Ja przychodząc do tej szkoły, wiedząc, że w dużym zespole komunikacja jest kluczem do dobrego przepływu informacji, zadbałem o to, żeby utworzyć taką płaszczyznę w postaci wykorzystania Moodle, taką wirtualną radę pedagogiczną, w której wszystko, co jest ważne dla funkcjonowania szkoły, tam było umieszczane, podzielone na wątki i tak dalej, ale żeby to było tak, że to nauczyciele pobierają to, co jest dla nas ważne. Z czego my zrezygnowaliśmy? Znaczy tak, w ubiegłym roku szkolnym na półrocze Rada Klasyfikacyjna i Rada Podsumowująca pracę naszej szkoły odbyła się bez jednego dokumentu, który przygotowaliby na nią nauczyciele. Czyli o klasyfikację zadbała pani wicedyrektor, pozyskując wszystkie potrzebne jej wiadomości z dziennika elektronicznego wiadomej firmy na V. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie pracy szkoły, zrobiliśmy w naszej radzie część warsztatową polegającą na rozmowach w parach, później w czwórkach, w celu wybrania tego, z czego jesteśmy dumni, co uważamy za ciekawe, rozwojowe dla naszych uczniów wydarzenia, działania. I krótka informacja o funkcjonowaniu pracy szkoły za pierwsze półrocze została zebrana. I nie trzeba było, nie wiem, miliona sprawozdań, miliona różnego rodzaju dokumentów, które by
były nam potrzebne. To trochę było przewrotne, bo zależało mi na tym, żeby nauczyciele poszli w trójstronne wywiadówki, spotkania i żeby pokazać im, że my im odejmujemy coś, ale generalnie wiem, że radę klasyfikacyjną można poprowadzić w taki sposób. Ja dochodziłem do tego bardzo długo, bo oczywiście protokół klasyfikacyjny, pamiętam mój jeszcze w gimnazjum, był miał milion stron, był rozbudowany, bo każda informacja wydawała mi się istotna, kluczowa i dlaczego ona miałaby być pominięta i zmuszałem nauczycieli, żeby je wyszukiwali. No ale okazywało się, że to do segregatora i rzeczywiście nikt do tego nie zaglądał. Zrezygnowaliśmy na pewno, odchudziliśmy dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli. W naszej szkole w każdym roku to jest 20-30 osób, które jest na ścieżce awansu. No i absolutnie nie oczekuję podwójnego życia, żeby nauczyciele dokumentowali mi jakieś doskonalenie. No ja po prostu im wierzę, ufam. Część jest robione przez szkołę, część oni ubiegają się o dofinansowanie, więc ja wiem, w jakich formach doskonalenia uczestniczą. No i nie ma powodu, żeby mi udowadniali, że tą drugą teczką, którą później będą mogli napisać sprawozdanie, czy tę dokumentację niezbędną przy awansie zawodowym na zewnątrz zrobić. Więc myślę, że patrząc tak na takie normalne funkcjonowanie da się wiele rzeczy zrobić. Pojawia się mały kłopot, kiedy na przykład przychodzi ocena pracy dyrektora. No i wtedy już tak różowo nie jest, bo okazuje się, że dane, które się oczekuje, są bardzo szczegółowe. Tam mają być liczby, tam mają być zestawienia, tam mają być bardzo, bardzo szczegółowe informacje. No i wtedy się robi kłopot. No ale to jest właśnie jakaś taka próba znalezienia złotego środka, który wcale nie jest taki łatwy. Niemniej jednak ja własnym działaniem mogę zaświadczyć, że chociażby ta właśnie słynna klasyfikacja i podsumowanie na półrocze można zdecydowanie mniej czasu poświęcić na papiery, a tę uważność koncentrować na coś innego. Jasne, no, rozumiem, że jak wcześniej mówiłeś o tej tarczy, to ja rozumiem, że dyrektor może zadbać i powinien zadbać o to, żeby móc odpowiedzieć na potrzeby swojego prowadzącego organu i dokonywanie i nadzorującego i dokonywanie oceny pracy, a z drugiej strony zawsze jest ta waga, że jednak nie przesadzę z tymi potrzebami, jeżeli to oznaczałoby jakiś znaczący wysiłek dla nauczycieli. Czyli słyszę, że znowu ta inspiracja z warsztatu o inwentaryzacji. Ja rozumiem, że mówisz między innymi o tym warsztacie dla Rady, o którym ja mówiłem na początku, tak, można znaleźć na naszych stronach. Z drugiej strony realne wykorzystanie możliwości, które tkwią w elektronicznych rozwiązaniach. No i też trochę takiego dyrektorskiego albo wicedyrektorskiego wysiłku związanego z tym, że można wykonać pewną pracę za nauczycieli przy przygotowaniu do różnego rodzaju podsumowań. Okej, dziękuję bardzo. Jak u Ciebie, Justyna? Jak u Ciebie z tą menowską listą i z refleksjami nad dokumentami, rezygnacją z niektórych z nich? Jak to u Was było? Ja chciałam też odnieść się jeszcze na początku do tego, co Marek powiedział, że rzeczywiście każda szkoła jest inna i że tu chylę czoła, jak w tak dużej szkole, tak, byliście w stanie tak poodchudzać, żeby rzeczywiście robić na przykład rady klasyfikacyjne bez tej dokumentacji. Ja bym chciała, jeśli chodzi o tą listę menowską, to podobnie jak Marek, jakoś, przepraszam, za bardzo się tym nie przejęłam, aczkolwiek oczywiście jak ta lista się ukazała, to siadłyśmy z paniami, które są przedstawicielkami związków zawodowych, popatrzyłyśmy na tę listę i zrobiłyśmy sobie taką, że tak powiem, no, rachunek sumienia, tak? I okazało się, że z całej tej listy, ja w tej chwili nie pamiętam, co tam było, ale utkwiło mi, że właściwie ona nas w ogóle nie ruszyła, ponieważ nic z tej listy, co należało wyrzucić, my nie mieliśmy nic do wyrzucenia, bo tego nie robiliśmy, poza jednym wyjątkiem. I zaraz powiem, jaki to jest wyjątek. No i on nie uległ wyrzuceniu, ale uległ pewnemu zmodyfikowaniu, przy czym uległ zmodyfikowaniu jeszcze przed opublikowaniem tej listy, ten wyjątek. A czego dotyczył wyjątek?
Otóż wyjątek dotyczył, nie wiem, Państwa pewnie w niektórych szkołach pospolicie nazywanych w cudzysłowie samochwałek, tak? Czyli tego, że nauczyciele raz, u mnie jest to raz na pół roku, czyli po pierwszym półroczu i po drugim półroczu, proszę o to, żeby napisali coś w rodzaju samochwałki. U Marka to jest taka refleksja, on mówił o tym, że z tego w ogóle zrezygnował i chylę czoła, bo nie lubią tego nauczyciele. Ja powiem więcej, ja też tego nie cierpię, dlatego że spływa tego bardzo duże ilości i u nas nie jest taka bardzo mała ta sama pałka, jest jednak rozbudowana. I dlaczego tego nie lubię? Bo teraz ja na podstawie tych samochwałek muszę zrobić zbiorówkę i dlatego nie byłam w stanie z nich zrezygnować, ponieważ my raz na pół roku piszemy takie sprawozdanie półroczne do organu prowadzącego i to sprawozdanie wymaga bardzo takich szczegółowych wiadomości, jeżeli chcę to zrobić rzetelnie. Byłoby mi bardzo trudno, przynajmniej na tym etapie, jakim jestem swojego przywództwa, zrobić to tylko po takim warsztacie w Radzie. Po prostu myślę, że wiele rzeczy takich twardych, takich działań, gdzie mam wyliczyć liczby, ale też mam podać konkretne przykłady nazw projektów czy nazw jakichś działań czy projektów, innowacji, które robią nauczyciele, czy też działań innowacyjnych, tak, bo teraz nie mówimy o innowacjach, tylko działaniach innowacyjnych, różnych rzeczy. Byłoby mi bardzo trudno, gdybym nie miała tego od tych nauczycieli troszeczkę podanego. I teraz modyfikacja polegała na tym, żeby te samochwałki tak zwane w naszej szkole były spójne właśnie z tym, czego potem wymaga od nas organ prowadzący, czyli żebyśmy wiele razy nie zbierali od nauczycieli działań. Czyli ja w tej samochwałce właściwie mam zawarte to, z czego potem muszę się rozliczyć z organem prowadzącym oraz mam zawarte rzeczy, które są zbieżne na przykład przy przyznawaniu nagrody dyrektora szkoły albo w sytuacji, w której organ prowadzący pisze do nas uprzejmą prośbą i też ja to jakby rozumiem, to nie jest narzekanie, tak, bo też pewnie od nich ktoś tego wymaga, abyśmy na przykład na za dwa dni czy za tydzień, różnie to bywa, czy za dwa tygodnie, tak, to wtedy jest bardzo dobrze, podali na przykład dane z działalności ekologicznej i tu się pojawiają konkretne liczby, podali dane z działalności jakiejś tam patriotycznej albo jakiejś jeszcze innej i naprawdę są to konkretne dane. Nie mając tego, jest mi trudno to zrobić, więc to jest jedyna rzecz, której nie wyrzuciliśmy, którą zostawiliśmy mimo tego, że była na tej liście ministerialnej, natomiast zmodyfikowane jest to tak, żeby to było rzeczywiście tylko dwa razy w roku i żebym ja z tego mogła wyczytać wszystko. I powiem wam, że może ktoś mnie podpowie nawet na tym czacie, byłabym wdzięczna, ponieważ ja to dostaję w formie elektronicznej, absolutnie nie, tak podobnie jak Marek, właściwie wszystko przenieśliśmy, to się tylko dało do formy elektronicznej. I teraz ja, żeby zrobić to zestawienie, to powiem wam, że do każdego punktu, do każdego paragrafu ja muszę siedzieć i z tych, to ja mam mało nauczycieli, Marek ma ich bardzo dużo, bo ja mam tam 47 osób, to te 47, tak, sobie muszę najpierw poprzeklejać, żeby to potem z tego coś ułożyć. To jest po prostu praca katorżnicza, te sprawozdania, więc też ich nie lubię. Ale mając to, zastanawiałam się na przykład, czy nie robić tego w chmurze, bo wiele rzeczy przenosiliśmy do chmury. No ale też są tutaj plusy i minusy takiej działalności, bo jeżeli to wszyscy będziemy wpisywać w jeden dokument, to myślę sobie, że na razie nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żebyśmy sobie czegoś wzajemnie nie pousuwali. No na razie jestem otwarta na to. Więc to jest taka rzecz, do której się chciałam odnieść. Rzecz, o której też rozmawialiśmy kiedyś z Markiem, nie wiem, czy mi to umknęło, Marku, czy ty to poruszyłeś, ale taka rzecz, którą można rzeczywiście odchudzić, to są wnioski, które Marek kiedyś mówił, że dyrektorzy sami do siebie piszą wniosek o nagrodę, prawda? No właśnie, właśnie. Tak. O nagrodę dyrektora. Dyrektora. No właśnie, prawda, Marku? To było ciekawe dla mnie, ta rozmowa. W Lublinie jest regulamin uchwalony przez
władzę, organ prowadzący. No i wiem, że jednym z elementów, załączników jest wniosek o nagrodę dyrektora. I wiem z doświadczeń części dyrektorów, którzy obawiają się, no jak to, przyznałem nagrodę bez papieru, bez wniosku, piszą do siebie wnioski albo przymuszają wicedyrektorów do tego, żeby przygotowywali takie wnioski na nagrodę dyrektora. One służą temu, żeby to był, nie wiem, część Rady Pedagogicznej, związek zawodowy może zwrócić się o docenienie dokonań jakiegoś nauczyciela, ale to są jakieś sprawy jednostkowe ja byłem bardzo zdziwiony, bo to zabiera mnóstwo czasu i tak naprawdę jest czymś, co jest... Facet jest prosty w konstrukcji. Jeszcze jak się dołoży do tego, że jest leniwy, stara się odrzucać wszystko, co wydaje mu się sprzeczne z jakąś logiką. Takich rzeczy po prostu nie robimy. Więc warto też przyglądać się, bo tu Przemek zasugerował, żeby to jednak był dobrostan nauczycieli, jak my dbamy o zasoby. Szanowni Państwo, najważniejszym zasobem szkoły jest dyrektor. I że w pierwszej kolejności to my musimy zadbać o siebie. Nikt o was się nie zatroszczy. No tu też wielkiego niczego nie odkryje. Ta samotność dyrektora, szczególnie w sytuacjach trudnych, doskwiera i ona aż piszczy momentami, bo jesteśmy jednoosobowymi osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie szkoły. Więc szanujmy się też sami siebie i nie tylko dbajmy o to, żeby nauczycielom odchudzić dokumentację, ale sami sobie jej nie narzucać. No, ja Justynie nie zazdroszczę, bo u nas organ prowadzący nie oczekuje takiej samochwały opisującej, co w szkole przez w danym roku się zadziało. Miasto ubiega się o jakieś tam blachę lidera oświaty, ale to wtedy my wpisujemy tabelkę jakąś tam, czym się chcemy pochwalić. Nie musimy, tylko możemy tam jakieś swoje dokonania wpisać. I one zazwyczaj są tymi sztandarowymi, które są znane całej społeczności, więc przywołanie gdzieś tam w pamięci przychodzi bardzo, bardzo łatwo. Ale rzeczywiście przygotowanie takiego sporego dokumentu opisującego, będącego fotografią szkoły w danym półroczu czy całym roku, no to bez materiałów źródłowych tego się po prostu nie da, bo dzieje się tak dużo. Dzięki, Marku. Chciałam, żebyś o tym powiedział, więc tak trochę tutaj cię wywołałam, bo jakby to jest coś, co mnie zainspirowało do tego. Rzeczywiście ja sama do siebie nie piszę wniosków, ale przyznaję się, mamy taki wniosek, tak by wnioskowano, wnioskują związki, dziewczyny wtedy wypełniają. Dokładnie jakby na bazie tych samochwałek możemy to też robić, jakby wyciągać rzeczy, bo dokładnie te paragrafy, o których mówiłam, że mamy w tych samochwałkach, również one są w tym regulaminie przyznawania nagród, więc to jest spójne. To jest zbieżne, może też jakby odnosząc się do tego, jakby co jest plusem tego, bo to też jakby jeżeli wykonuję takie duże działanie i też myślę, że warto to powiedzieć, to szukam czasem plusa tego wysiłku, który poświęciłam i plusem jest to, że zdarza się, że z takich samochwałek i jeżeli ktoś to rzetelnie zrobi, to ja wtedy rzeczywiście mam bardzo taką dużą pocztówkę tej szkoły. Ja właściwie wszystko mogę z tego wyciągnąć i też potem przy nadzorze, nie powiem, że jest to praca stracona, tak? To nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że to daje pewien ogląd sytuacji. Natomiast rzeczywiście jest to taki dokument, który u nas został. Co wyrzuciliśmy? I to wyrzuciliśmy, tak jak mówię, nie z okazji listy ministerialnej, tylko z takiego zwykłego pragmatyzmu, tak? Właściwie wszystko, my mamy firmę na L, tak? Także myślę, że się tutaj z Markiem mocno uwspólniamy i nie ma żadnej reklamy krypto ani nie krypto, bo akurat firmy są dwie, więc właściwie wszystko, co się tylko da, robimy elektronicznie i na wszelkie rady klasyfikacyjne u nas nauczyciele, żeby wicedyrektor z kolei nie miał bardzo dużo pracy z tym, to nauczyciele do wspólnej chmury, przenieśliśmy wszystko właściwie na Teamsy po nauce hybrydowej, tam tworzymy przestrzeń wspólną i nauczyciele, ale ściągając jednym kliknięciem, tak, zaznaczając rzeczy, te dokumenty potrzebne do klasyfikacji wrzucają nam w ten folder i to nam się już sprawdza od paru lat. I jeżeli chodzi o Teamsy, to też taką widziałam, że to się pojawiło też na czacie, że Państwo tak robicie. Przenieśliśmy część rad
do przestrzeni tak online'owej i nie powiem, że to są wszystkie, bo nie uważam, że wszystkie rady powinno się tak robić. Też pojawiło się u nas w pewnym momencie w kuratorium takie stwierdzenie, nie wiem jak jest u Was, gdzieś to okrążyło, że właściwie w momencie, że my możemy rady pedagogiczne online robić tylko wtedy, jeżeli one są, jeżeli mamy czas nauki zdalnej bądź hybrydowej, jeżeli mamy wyłączone jakieś klasy, to wtedy możemy robić rady online. Coś takiego no, na spotkaniu kuratoryjnym się pojawiło. I tutaj myślę, że też celem tego było to, żebyśmy wszystkiego do tego online nie przenosili. Ale z mojej perspektywy, jeżeli my, nie wiem, mamy radę, gdzie musimy przegłosować jakąś jedną rzecz, nie wiem, strzelam, wybory na SIP-owca, tak? Co właściwie wystarczy, to można to zrobić naprawdę zdalnie. Nie trzeba do tego poświęcać czasu. W wielu szkołach jest tak, że nauczyciele biegają po kilku szkołach, są w różnych miejscach i nie da się zrobić w ten sposób, że wszyscy kończymy jednakowo w danym dniu i nikt na nikogo nie czeka. I żeby, nie wiem, zrobić 15-minutową radę pedagogiczną, gdzie przedstawimy dostosowania na przykład do egzaminu i zagłosujemy, gdzie ja mam taką praktykę, że no nauczyciele nie sprzeciwiają się dostosowaniom, które dajemy na egzamin ósmoklasisty i żeby ludzie czekali po 3-4 godziny po to, żeby podnieść rękę, no to wydaje mi się, że naprawdę możemy to przenieść w przestrzeń wirtualną. Natomiast takie rady, o których mówiłam sierpniowe, no to sobie tego nie wyobrażam, bo to po prostu szacowanie zysków i strat. Wtedy warto ten czas poświęcić. Wszelkie dokumenty, to co mówiłeś Marku o awansie, tak? Wszelkie sprawozdania, na przykład żadnych sprawozdań, nie wiem, zespołów, czy nie wiem, sprawozdanie biblioteki, jakieś takie gdzieś tam sprzed lat pamiętam, absolutnie na pierwsze półrocze nie mamy, na drugie ograniczamy do refleksji, tak? Więc to są takie rzeczy, które gdzieś wyrzuciliśmy. Natomiast chcę też tak wbić kij w mrowisko, nie wiem, jak jest u Państwa w szkołach, ale nigdy tego nie robiłam i nie dążyłam do tego, ale zdarza się, że i to się mi nasiliło w tym roku, że jednak przy takich trudniejszych sprawach związanych z uczniami, gdzie naszym hasłem przewodnim, tym priorytetem na ten rok jest nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Tak? To jest związane oczywiście z jakimiś tam zdarzeniami, które gdzieś mieliśmy i chcemy temu zapobiegać. Temu jest podporządkowana cała koncepcja, program profilaktyczno-wychowawczy, który tworzymy z rodzicami wspólnie, rzeczywiście jakby konfrontując to na Radzie Rodziców. I pojawiło się u mnie coś takiego jak notatka służbowa. Jednak są pewne rzeczy, które proszę, żeby ta notatka była krótka, żeby nie była długa, aczkolwiek czasem jest to dla nas taki dokument, który stworzymy po trudnej sytuacji, gdzie zapoznamy rodzica z tym dokumentem. Jest to dla nas taki wentyl bezpieczeństwa w sytuacji, jeśli dalej sprawa gdzieś, nie chcę powiedzieć, że trafia, ale też jakby dla nas samych, żebyśmy wiedzieli, jakie kroki podjęliśmy. I zdarza się też tak, że na przykład jakiś rodzic zwraca się do mnie jako do dyrektorki z prośbą o taką informację, o udzielenie informacji, co szkoła zrobiła w sprawie, tak? I też dbając o to, że tak jak Marek powiedział, największym dobrem jest dyrektor i zasobem, tak, to też chodzi o to, że nie wszystko jest w stanie przejść przez nas i czasem to, że my prosimy nauczycieli o stworzenie jakiegoś dokumentu czy o jakiś draft dokumentu, zdarza mi się prosić, taki na przykład, nie wiem, mięsko, jak ja to nazywam, do tej notatki, ja to potem układam, biorę to na siebie, natomiast część rzeczy, no my możemy sobie też ten swój czas jakoś spróbować ograniczyć pewne rzeczy, które robimy, tak? Trochę delegować te uprawnienia. I mówię o tym dlatego, że potem nie mając tej notatki służbowej, nie mówię, żeby to nadużywać, ale chcę też pokazać, że pewne dokumenty krótkie mogą być nam pomocne, a czasem nieodzowne. Nie wiem, co ty, Marek, na to. Więc ja tak wbijam dziegcie trochę dzisiaj. Jak najbardziej tak. To rzeczywiście
w życiu szkoły zdarzają się chwile trudne, kiedy dochodzi do rozbieżności w ocenie jakiejś sytuacji, szczególnie rodzica, który co nieco zna się na prawie i nagle no, udowadnia nam, zapominając o problemie, o dziecku, tylko o niedoskonałościach naszego działania. No i wtedy okazuje się, że taka notatka służbowa zrobiona ze spotkania, po jakimś zdarzeniu, szczególnie przez pedagoga, psychologa szkolnego, jest no, materiałem czasami bezcennym w udowodnieniu, że jednak my nie jesteśmy podmiotem, który nie podejmuje działań, tylko rzeczywiście znamy temat i jak gdyby oddziaływania nasze jakoś tam są udokumentowane. Tak, ja doskonale to rozumiem, co mówisz i no, to moje lenistwo oczywiście nie może się ograniczyć do tego, że ja wszystko deleguję na nauczycieli, ale żeby Państwu jakoś zobrazować to, że nie jestem fizycznie też w stanie robić wszystkiego. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty, gdzie mamy 287 uczniów, milion dostosowań, więc zadbanie o to, żeby niczego tam nie pominąć, bo to jednak jest ważne, no to tu ja nie mogę powiedzieć, że nie, tam to jest nieistotne, jestem leniwy i tam jakoś tam to będzie. Temu się bardzo uważnie przyglądamy przyglądamy. To jest po prostu robione, wykonywane. Ale też wracając do tego dobrostanu dyrektora, Państwo macie pewnie pracowników niepedagogicznych w swoich szkołach, kierowników gospodarczych, ci, którzy mają to wiedzą, jaka to jest korzyść, ale z własnego doświadczenia wiem, że często się to odbywało tak: panie dyrektorze, mamy problem, zepsuło się tamto. Więc ja już nauczyłem swojego kierownika: panie kierowniku, my mamy problem, ja nie mam problemu, problem ma pan. Proszę przyjść do mnie, jak będzie pan miał 3 rozwiązania i nie będzie pan wiedział, które według pana jest lepszym. Więc dbając o ten swój dobrostan, to co też mówiła Justyna, warto wytworzyć pewne utarte i sprawdzające się, znaczy może nie procesy, ale pewne takie schematy, gdzie nauczyciele wiedzą, że w sytuacjach, których mogą później śmierdzieć, to warto dbać o siebie i warto sobie taką notatkę służbową sporządzić, a i tak zawsze ja mówię, na zewnątrz odpowiadam ja. Ja jednoosobowo odpowiadam za wszystko to, co dobre i ordery przyjmuję, ale też jakieś tam sytuacje trudne, to wynika z mojej niedoskonałości, z niewłaściwego nadzoru pedagogicznego, niewłaściwego organizowania, ale przyznaję, że takie sytuacje są w życiu szkoły, szczególnie dużej szkoły i wtedy, no wtedy się okazuje, że dziękuję pani psycholog, że ona jednak notatkę ma dosyć precyzyjną z rozmowy z rodzicem i rodzic wtedy to też często trochę inną strategię rozwiązywania problemu przyjmuje. Jasne. Ja rozbudował nam się ten wątek, ale wydaje się, że to jest rzeczywiście taki niezmiernie konkretny problem, z którym właściwie każdy dyrektor i dyrektorka się mierzą. Jak to z tymi dokumentami i ta przysłowiowa biurokracja raz się rozrasta, raz chudnie. Ja myślę, że można by ten wątek dyskusji spuentować w taki sposób, że nie ma oczywistych prawd. Te dokumenty, które ogłosił minister w liście, to też przypomnę, nie są dokumenty zbędne, tylko dokumenty nieobowiązkowe, czyli takie, których jakby nie przywołuje prawo oświatowe, ale jeżeli z rozmaitych powodów uzgodnionych w Radzie Pedagogicznej taki dokument może być użyteczny, albo sam dyrektor lub dyrektorka uważa, że jest potrzebny z jej i jego punktu widzenia, no to oczywiście pewnie powinien się pojawiać, powstawać, a ta waga związana z tym, że dokumentacja jest niezbędna, ale jej rozrost nadmierny powoduje stratę czasu i sił, no pewnie powinna nam towarzyszyć. Ja wiem, że to nie mamy jasnej zero-jedynkowej odpowiedzi, ale rzeczywistość zero-jedynkowa nie jest. Ja chcę zwrócić uwagę na taki wątek, który moim zdaniem jest symboliczny, a pojawił się na czacie. No to jest wątek, w którym wiele osób zabrało głos. To jest ten wątek zdalnych rad i zdalnych spotkań nauczycieli. I wy się już do tego odnieśliście. Ja chcę tylko wrzucić taką moją refleksję, że
Tak jak już parę razy powiedzieliśmy, organy zarówno prowadzące, jak i nadzorujące są różne. Niemniej jednak i my nie jesteśmy tutaj w takim miejscu, żeby Państwu powiedzieć róbcie tak albo nie róbcie, bo to jest dobrze albo niedobrze, bo to bardzo często zależy od wizytatora, jak to interpretuje. Niemniej jednak wydaje się, że szczególny przepis covidowy, który włącza, a potem wyłącza możliwość organizowania rad pedagogicznych w określonej dacie, jest przepisem, który obowiązuje w pewnym czasie. Natomiast ogólne przepisy oświatowe nie precyzują formy, w jakiej odbywają się spotkania. W związku z powyższym można domniemywać, że jeżeli dyrektor jest w stanie zapewnić wszystkie warunki, które pozwalają na to, żeby decyzje Rady Pedagogicznej były prawomocne, no to ta forma jest trochę jego decyzją. I jak ja o tym mówię, to nie mówię tego po to, żeby Państwu powiedzieć róbcie tak, bo jest okej, bo może się zawsze znaleźć kurator albo wizytator, który uzna, że tak jednak nie jest. I tutaj widzę Państwa wpisy, że u Was to jest traktowane jako nadużycie, jeżeli organizowana jest rada zdalna. I rozumiem to, ale z całą pewnością osoba, która w takim środowisku chciałaby zadbać o to i trochę powalczyć, że jednak może to zrobić, to nie jest bez argumentów. I jeszcze raz podkreślę, nie namawiam do walki z szarżami organowymi. Natomiast jeżeli Państwo chcą zadbać w taki sposób o swoją radę, to na pewno znajdzie się argumentacja prawna, żeby takie stanowisko obronić. Marek, widzę, podnosi rękę. Tak, ja podzielę się tu dobrą praktyką. Będąc tą tarczą dla swojej szkoły, warto zaprzyjaźnić się ze swoim inspektorem i ze swoim wizytatorem. Trzeba pamiętać, że pan wizytator to też człowiek, czy pani wizytator ma imieniny, obchodzi się. Warto zaprosić go do swojej szkoły i wtedy już rozmowa na przykład z panią wizytator na temat tego, pani wizytator, mam kłopot. Obawiam się, że ta sprawa trafi do pani i chciałem się poradzić, czy ja podjąłem dobrą decyzję. I jest krótka rozmowa i wiadomo, że trudno jest tak pobieżnie temu wizytatorowi się od razu odnieść i powiedzieć, proszę zrobić tak i tak będzie obowiązujące, ale to już jest trochę przerzucenie tej małpy na plecy tego wizytatora i w sytuacji, kiedy nawet ta skarga przyjdzie, to on już nie będzie zaskoczony. Przykład, wprowadziłem trójstronne wywiadówki, trochę tak odgórnie, bo to było w formie wniosków z nadzoru i moi nauczyciele napisali skargę do kuratorium, anonimową, że jestem krwiopijca, że ich przymuszam, że kosztem rodzinnego czasu i tak dalej, ale to się trochę toczyło w szkole. Ja wcześniej z panią wizytator na ten temat rozmawiałem i to było zupełnie innym odbiorem. I warto jak gdyby trochę uprzedzać pewne sytuacje i mieć świadomość, że tak jak my mamy swoje zadanie, a pracownicy kuratorium są też w jakiejś tam hierarchii, drabinie i oni te swoje zadania też muszą wykonywać. Dostają zlecenie od dyrektora wydziału i po prostu takie, a nie inne kroki podejmując. Więc warto oswajać też naszych bezpośrednich przełożonych w znaczeniu nadzoru pedagogicznego czy organu prowadzącego. Jasne. I to jest dobra praktyka już do następnego pytania. Widzę, Justyna, że zabierasz głos. Za chwilę ci go oddam, bo jednym z tych wątków jest właśnie coś, co nazwaliśmy, jak się zastanawialiśmy nad webinarem, takim chronieniem nauczycieli przed nadmiarowymi oczekiwaniami organów. Mamy tu na myśli organ prowadzący i nadzorujący i ich reprezentantów. I ja rozumiem, Marek, że to był też twój głos w tym wątku, żeby budować te relacje i wtedy łatwiej jest chronić i siebie, i nauczycieli, bo tam konteksty bywają różne. Justyna, proszę. No ja właśnie ten głos chciałam wzmocnić, słuchajcie, bo też żebyśmy wiedzieli, że wszystko nie jest czarno-białe, to się tutaj przewija ten wątek, prawda? Każda szkoła jest inna, każda rada jest inna, aczkolwiek no rozumiem też, jakby tutaj Państwo piszecie, przytaczacie różne interpretacje prawne. Oczywiście, że tak, bo sama powiedziałam o tym w kontekście rad zdalnych, że no gdzieś do nas doszło takie nawet
kuratorium, jak tutaj Państwo piszecie, interpretacja. Ktoś tu też pisze o tym, że no, pytanie, czy coś możemy nazwać, trzeba się zastanowić mocno. Dla mnie też te Państwa głosy są pewną taką, wiecie, no, czerwoną lampką, że być może coś trzeba zrobić inaczej, być może czasem za bardzo puszczam wodze takiemu, no wiecie, rozluźnieniu. I to myślę, że po to też jesteśmy, żeby po prostu dyskutować i mieć refleksję. I to nie może być czarno-białe, nie może być. Natomiast być może trzeba coś nazwać pracą w zespole, tak? Ktoś tutaj też o tym powiedział, że nie wszystko jest radą pedagogiczną. Może tam, gdzie podejmujemy uchwałę, jednak trzeba się spotkać, tak? Żeby była ona prawomocna i mieć tego, nie wiem, no, mieć na to glejt i wiedzieć, że tutaj nie, no, nie naruszamy niczego. To jakby decyzja jest zawsze po Państwa szkole, po Państwa stronie. Natomiast to, co też chcę powiedzieć a propos zmniejszania tej biurokracji i chronieniu przed nadmiarowymi oczekiwaniami organów, to trzeba sobie zadać też pytanie, co to znaczy nadmiarowe oczekiwanie organów, tak? Czasem ono jest nadmiarowe i wtedy znajomość prawa i tego, co musimy czy nie musimy, no jednak no, proszę podać podstawę prawną, że ja muszę zrobić takie zestawienie, tak? Nie muszę. Natomiast dużo lepiej jest pójść w stronę, o której mówi Marek, to znaczy nie wychodzić z takim, wiecie, no, pazurem, tak, do tych organów, które czasem wydaje mi się też nam pomagają, bo moje doświadczenia w sytuacjach przewidywania, nawet nie to, że skarg, ale problemu, który może się wydarzyć, rozmowy z wizytatorem, który prowadzi moją szkołę, to są bardzo dobre. Jasne. Tak? To jest tak, że zależy... Nie idziemy na wojnę. Nie idziemy na wojnę, dlatego że tam po drugiej stronie też są ludzie. I teraz wyobraźmy sobie, ja chcę też jakby uczulić na to, że czasem my w takiej sytuacji, nawet ja dostaję od rodzica to wezwanie do informacji i mnie trafia, sensie ja i teraz znowu będę pisać to przez tydzień, tak, bo zbierać, żeby to dobrze napisać, jednak papier wysyłam, tu, siam, owam. Oczywiście, że tak. Natomiast po czasie... Ja wtedy mam ułożone, co było zrobione po kolei, mam refleksję, co trochę mogliśmy zrobić inaczej, więc zawsze szukanie dobrej strony to po pierwsze. Po drugie, no jakby organ doradczy. Ja wiem, że nie zawsze tak się da. To są oczywiście no, takie idealne warunki, aczkolwiek no, przyjmowanie z uśmiechem, bo jeżeli taki wizytator dostaje skargę, no to cóż on ma zrobić? On ją też musi rozpatrzeć, tak? No żyjemy w takim systemie, więc no, on ją rozpatrując przychodzi i pyta o jedno, o drugie, o trzecie. I czasem tak jak Państwo tutaj pisaliście, też jest to, no w tej rozmowie ten dokument jest po prostu czymś, co jest dla nas istotnym. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, to jak chronić przed nadmiarem, to jest trochę nasza rola, bo część tych dokumentów, które wytwarzamy, nie jest napisane, jak ma wyglądać. I myślę, że to jest kluczowe. I tak jak ja mówiłam o tym, że my planujemy sobie rok szkolny, to na przykład zespoły przedmiotowe i zadaniowe, one tworzą swoje plany, bo z tego wynika mi plan pracy szkoły. Czyli nie piszemy odrębnego planu pracy szkoły, tylko na plan pracy szkoły składają się, jeżeli mamy wybrane priorytety, tak, wspólnie uzgodnione, mamy kamienie milowe, mamy powiedziane... Bo Marek zadał takie pytanie, dobre, po co jest nasza szkoła? Ja bym je uszczegółowiła w danym roku szkolnym. Na co stawiamy w tym naszym roku szkolnym? Po co w tym roku szkolnym jest nasza szkoła? Dlatego, że pytanie, po co jest nasza szkoła, jest bardzo szerokim pytaniem. Tam bardzo dużo wejdzie. Ale musimy mieć hasło przewodnie, dla mnie to jest istotne, na dany rok, tak? Tak jak powiedzmy sobie tutaj, ja mam to nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I jakby pod to kluczowe działania, to na co, to co ma się przewijać często w każdym miesiącu, to czy to się udaje, czy to super działa, to jest inna rzecz. Ale to, co byśmy chcieli życzeniowo, to pod to podporządkowujemy te działania. I teraz, jeżeli tworzymy te plany pracy szkoły w zespołach, to jak ma wyglądać sprawozdanie, żebyśmy mieli jakąś refleksję? To nie ma być osobny dokument. To dokładamy do tego jedną kolumnę, jeżeli jest dobrze zrobiony plan, dokładamy do tego jedną kolumnę, gdzie zaznaczamy było, nie było, ewentualnie refleksja czy uwaga. I tyle. I nie robimy sprawozdań, które wymagają potem siedzenia, ślęczenia i czasu. To, jak to się sprawdza i czy to komunikacyjnie potrafimy przekazać, to tak jak mówię, jest inna kwestia. Ale samo
stworzenie przestrzeni i stworzenie, nie wiem, jakiegoś takiego prostego wzoru, myślę, że mogłoby być po stronie zespołu kierowniczego, bo jeżeli spróbujemy to wdrożyć i spróbujemy z tego zrobić taką kulturę pracy szkoły, no to wtedy też pokażemy nauczycielom, którzy być może że są przyzwyczajeni od lat do różnego sprawozdawania i bardzo często jest tak, że kopiują te stare i na bazie starych, bo jest im tak wygodniej, tworzą i się okazuje, że skopiowali sobie coś, co jest hydrą, bo mają więcej do roboty w tym swoim starym planie niż to, kiedy my na przykład daliśmy nowy wzór różniący się tylko w sprawozdaniu jedną kolumną. Do zaznaczania plusik, minusik, plus, minus, lekka uwaga, koniec. Tak? Jasne. Albo niezrealizowane. Marek mówił dużo o tym, że niezrealizowane. My możemy planować, ale to nie jest tak, że wszystko, co zaplanowaliśmy, musi zaistnieć. Czyli to dla mnie jest ta nasza praca nad tym, żebyśmy jakoś te rzeczy po prostu ujednolicili i odchudzili. Tak? Ja rozumiem, że chodzi tutaj z grubsza o to, żeby na różne sposoby generować jakieś wyraziste sterowniki, które pozwalają podejmować decyzje. Na przykład minimalizować, upraszczać, tak? I koncentrować na tym, co najważniejsze. No właśnie, ja trochę się teraz czuję spójność, tak, że na przykład jeszcze to może powiem, to pewnie jest dla nas takie oczywiste, ale przejrzeć sobie na przykład, żeby nie był kompletnie odrębnym dokumentem plan pracy szkoły, a mamy kolejny, drugi, który w ogóle nie jest zbieżny i spójny, to jest program profilaktyczno-wychowawczy. To znaczy, no że tak. Co? Tak, że one to żyją osobnym życiem? No nie. Moim zdaniem jakby program profilaktyczno-wychowawczy, on powinien być spójny z tym planem pracy szkoły, tak? Oczywiście, no tak. A co za tym idzie? Niektóre pozycje są wspólne. O właśnie, do tego zmierza, tak? I zaczynam się tak wcinać, bo nam czasu zaczyna brakować. Skończ już ty na te zdanie. Że plany wychowawcze, na przykład mając program profilaktyczno-wychowawczy, to trzeba się zdecydować, czy najpierw tworzymy program profilaktyczno-wychowawczy i na przykład wychowawców prosi, i to jeżeli to się wszystko wydarzy w sierpniu, bo oczywiście program zatwierdzają rodzice, trzeba z nim skonsultować i tak dalej, to wszystko wiemy, ale jeżeli te podstawy stworzymy w sierpniu, to trzeba się zastanowić, czy wychodzimy od tego, że zespół pracuje nad programem i potem wychowawcy na bazie tego tworzą swoje plany wychowawcze, czy idziemy w odwrotnym kierunku, u mnie jest odwrotnie. Najpierw wychowawcy podają propozycje, a potem na bazie tego idziemy do rodziców zespołem, który pomaga tworzyć program profilaktyczno-wychowawczy, żeby to było spójne. Czyli zaczynamy od planu pracy szkoły i jakby wszystko jest tworzone tak trochę, jest mało czasu, tak? Krok do przodu, dwa kroki do tyłu, tak? Ale potrzeba na to tego tygodnia w sierpniu. Jasne, muszę zamknąć ten wątek. Ponieważ ty, Marek, się jeszcze w tym wątku nie wypowiedziałeś, to chcę cię poprosić o jedno zdanie. Ja ten wątek, tak, poszerzyłbym to określenie organy, różnego rodzaju podmioty, które w różnych aspektach chcą wspomagać szkołę i proponują różnego rodzaju programy, przedsięwzięcia, które na początku wydają się całkiem ciekawe. Nawiążę do tego programu wychowawczo-profilaktycznego. Zgłosił się pan, z którym wiele lat współpracowaliśmy i zaproponował nam niemal bezkosztową, jeżeli chodzi o zaangażowanie i czas, ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego. Wdepnęliśmy, nie powiem w co, i pani, która z mojego ramienia została poklepana po ramieniu i ma to koordynować, nie wiem, jak mi tu zawału nie dostanie, żeby to wszystko ogarnąć, bo to jest olbrzymia sprawa. I teraz jak trzeba tu być czujnym, żeby właśnie po drodze tych kolejnych różnego rodzaju ciekawych programów, działań, przedsięwzięć, imprez, tak jak w Lublinie będziemy Europejską Stolicą Młodzieży w 2023, już czuję ogrom oczekiwań różnego rodzaju podmiotów, wydziałów Urzędu Miasta, które świetne pomysły będą miały. No i oczywiście wszystko będzie skierowane do nas. My będziemy czerpać garściami z tych pomysłów i pracując ciężko lato, żeby zostało odtrąbione. Więc tu jest też ta trudność, że my sobie tak świetnie to wszystko opracujemy na początku. Mamy priorytety, mamy nasze cele, wiemy po co jest szkoła albo jaka ta szkoła ma być w tym roku, a później takie dokładamy i później...
ostrożnie dokładajmy. Pilnować właśnie, bądź planu, tak, tak. Bądź, Justyna o tym mówiła, kiedyś rozmawialiśmy, że sztuką jest zaplanować, ale później jednak pilnować się, żeby jednak to sito odrzucania było bardzo gęste, żeby nie podokładać rzeczy, których przecież nie uznawaliśmy za ważne, przygotowując jakieś priorytety w danym roku szkolnym. Dokładnie. Jeszcze mamy taką sytuację, w której musimy nauczyć się odmawiać to ostatnie już zdanie. Tak. Dlatego, że zawsze było. Moje ostatnie doświadczenie, przyszła przemiła pani z sanepidu i mówi, w tym roku nie zgłosiliście się, a zawsze braliście udział w takim i w takim programie. Zapomnieliście, co się stało? Ja mówię, no nie, no wysłaliśmy, nauczyciele się nie zgłosili, tak? Bo uznali, że w tym roku do tych priorytetów mamy już tyle zaplanowane, że nie damy rady. No ale jak to? No wręcz prawie, że obrażenie. Zapytałam nauczycieli jeszcze raz i oni zapytali, no dobra, jest to obowiązkowe. Ja mówię, nie, nie jest, pytam was, bo była prośba, to i to uważam by pasowało, ale jak uważacie, że jest za dużo, to nie róbmy, po prostu nie róbmy. Okej, okay, asertywność dyrektora. Asertywność i nauczycieli też, ale to jest to, że jakby w takim porozumieniu z nimi, tak? Jasne, żeby oni też, bo ja to, co mnie ucieszyło, że właściwie powiedzieli, czy my musimy w to wejść. No nie, nie musimy. Nie musimy. No właśnie, sprawdzajmy takie rzeczy. Mamy jeszcze jeden wątek, ale ten wątek pomijam, ponieważ w znacznej mierze się do niego odnieśliśmy, a zależy mi jeszcze na jakimś takim podsumowaniu, ale naszym priorytetem jest też ciągłe utrzymywanie finansowania naszej sieci i w związku z tym, zanim podsumujemy, mam do Państwa ogromną prośbę. Tutaj jest narzędzie do tego, żebyście Państwo odpowiedzieli na tak zwany post-test, czyli odpowiedzieli na pytanie, które potwierdzą, że nas słuchaliście i że byliście zaangażowani w naszą rozmowę. On jest dla nas bardzo, bardzo istotny, też ze względu na to, że to jest jedyny nasz sposób na to, żeby pokazać, że robimy coś takiego, co Państwo mogą traktować jako użyteczne. W związku z tym bardzo proszę, żebyście Państwo albo skorzystali teraz z tego QR kodu, który jest widoczny na prezentacji, albo z linku, który znajduje się na czacie, albo otworzyli Mentimeter i wpisali kod w telefonie, który również jest na slajdzie. I tam znajdziecie pytania, na które bardzo prosimy, żebyście zechcieli odpowiedzieć oczywiście poprawnie. Kiedy będziecie to robić, to my tutaj spróbujemy podsumować naszą wspólną rozmowę, ale bardzo jeszcze raz apeluję, zróbcie to. Pozwala nam to organizować te webinary, mam nadzieję interesujące i ważne dla Państwa. A teraz wracam do wątku, którym chciałem zakończyć, bo wydaje się, że mówiliśmy o bardzo wielu rozmaitych aspektach. Różne rzeczy pojawiały się też w Państwa pytaniach i na czacie, ale lubię kończyć webinarium taką najważniejszą rzeczą, takim absolutnym priorytetem, jeśli chodzi o wątek, z którym się w danym momencie mierzymy. I nazywam je złotymi zasadami. W tym wypadku chodzi o to, co jest najważniejsze, co jest taką osią uwagi dyrektora czy dyrektorki, jeśli chodzi o dbanie o te najcenniejsze zasoby. Ja na początku mówiłem o tych zasobach najcenniejszych nauczycielskich, ale już sobie to zmodyfikowaliśmy w trakcie webinaru o to, że to ten dyrektor jest też zasobem, więc jego czas i jego siły też są bezcenne. Co zatem waszym zdaniem, każdego z was, jest taką jedną rzeczą, na którą musisz jako dyrektor czy dyrektorka zwracać uwagę, jeśli chcesz być w tym obszarze dobrego priorytetyzowania wysiłków, być skutecznym? Już nie pamiętam, kto ostatnio zaczynał, ale poproszę Justynę. Taki stary gender. Tak. Najważniejsza rzecz w tym obszarze. Trudno tą jedną. Niby sobie to omawiałam sama ze sobą, ale trudno. Ja bym powiedziała, że
dobre planowanie, ale w zespole kierowniczym, nie tylko sama ze sobą, żeby mieć perspektywę innych w tym planowaniu i żeby oni czasem mnie poskromili w zapędach. Sztuka wyciągania priorytetów, ale takich rzeczywistych na podstawie tego, co jest w naszej szkole, w naszym środowisku, do naszego podwórka, ale nie samodzielnie tylko. Ja mogę dawać bazę, natomiast sztuką jest to, żeby włączyć w ten proces decyzyjny, partycypacyjny nauczycieli. No więc to znowu jest to planowanie, natomiast w tym zespole kierowniczym tworzenie przestrzeni do tego dobrego planowania. Oraz z takiej naszej strony, żebyśmy włożyli wkład w uwspólnianie, tak, badanie i takie tworzenie spójności między dokumentami, które mamy, odchudzanie i taką użyteczność tego, żeby starać się, żeby to nie były rozbudowane dokumenty, jeśli już muszą być. Uspołecznianie z jak najszerszą rzeszą osób, co najmniej zespół kierowniczy, uspójnianie i odchudzanie. Takie trzy zamiast jednego, złote zasady. Dzięki, Marku. Partycypacja z innymi, bo jeżeli nie będzie relacji między nami, to wtedy każdy dokument albo jego brak można wykorzystać przeciwko komuś. A to nie o to chodzi. Jeśli mamy dobrą relację z gronem, partycypacja, to uważam, że te dokumenty to jest rzecz wtórna. Jasne. Czasem przepisami prawa narzucana. Jasne. Marku. Ja krótko. Pierwsza rzecz, ja jednak zachęcałbym do stawiania sobie pytania, po co jest nasza szkoła i po co my jesteśmy. I idealnie by było, gdybyśmy mieli w świetle, w reflektorach naszych działań i wszystkiego tego, co robimy, 45 minut w szkole. Czyli żeby jednak lekcja jako taka fundamentalna, fundamentalny element, który w szkole jest, nie znikał z naszego zainteresowania. W ogóle, żebyśmy mieli czas na to, żeby uważność na my jako dyrektorzy i nauczyciele mogli na to poświęcać. Czyli lekcja jest miarą wszech rzeczy. Bardzo ładnie. No, często z pozycji Warszawy to lepiej widać niż z Lublina. Cieszę się za to uogólnienie i dziękuję bardzo. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dziękuję również Państwu, bo nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję za odpowiedzi na pytania w Menti. Jeśli Państwo nie zdążyli, to być może Wam się uda nawet po naszym webinarium to zrobić. Przypominamy adres naszej sieci dyrektorzy@co.org.pl. Zawsze można do nas pisać z wszelkiego rodzaju propozycjami, z pytaniami, wątpliwościami. Też z tym wszystkim, co Państwu przyjdzie do głowy jako użyteczne z punktu widzenia tej trudnej w końcu pracy. Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy otwarci na dyskusję. Chcę też przypomnieć, że oprócz webinarium mamy również seminarium. W tym miesiącu odbędzie się ono nie w pierwszą środę miesiąca, tylko w drugą, ze względu na grudniowe zagęszczenie. Zaprosimy Państwa osobnym mailem, bardzo zachęcamy. To jest taka formuła, gdzie nie ma prelegentów, tylko Państwo ze sobą w małych grupach bezpiecznych i komfortowych dyskutują o sprawach, z którymi warto się podzielić, zasięgnąć rady innego dyrektora, podzielić się swoją dobrą praktyką i wysłuchać też innych. Bardzo zapraszamy na to seminarium, ale tak jak powiedziałem, proszę śledzić pocztę od nas. Wyślemy osobne zaproszenie. Bardzo serdecznie chcę podziękować Tobie, Justyno, i Tobie, Marku, za Wasze wystąpienia, takie żywiołowe i tak bliskie realiom szkoły, że wyobrażam sobie, że Państwo mogli się łatwo w tych wypowiedziach odnaleźć. Zapraszamy, przypomnę, na nasze studium podyplomowe liderów oświaty, SPLO, albo jeszcze krócej SPLO. Jest to doświadczenie, które bardzo rozwija te kompetencje liderskie. Jeśli Państwo są zainteresowani takim inwestowaniem w siebie, to jest to pewnie dobra inwestycja. Do zobaczenia. Bardzo serdecznie dziękujemy
zapraszamy za miesiąc i za 2 tygodnie na seminarium. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.